Cześć wszystkim! Znowu Płonio 7. To dalszy ciąg Arkanum. Dobra, jesteśmy w końcu w otchłani. I zamierzamy zabijać dużo rzeczy. Ponieważ dużo rzeczy zamierza zabić nas. Oraz ponieważ chcemy dobić poziom. Dobra. Nie, czy już powinienem dać Raven i strzały? Zastanawiam się na chwilę. Te potworki są całkiem wytrzymałe i troszkę potrafił przygryźć. Więc rozważam użycie również raczej. Nie, dwa punkty zdrowia. To nie jest duży jednak. Na razie będę się bez tarczy. Okej. Okej, już połowę poziomu nabiliśmy. Jest fajnie. Tak trochę nie chcę poziomach, kurczę, nie zdążyłem spojrzeć. Ormund, lecz się, proszę cię. Okej, tutaj mamy jakieś teleportery. Się nimi zajmiemy za chwilę. Ale tak. Safe. Dobra, może użyjmy najpierw tego teleportera. Okej. Coś tu się dzieje magicznego. Są jakieś meduzy na 15 poziomie. Podobny do tych, które spotkaliśmy niedaleko Czarnego Korzenia. Teraz jesteśmy dużo potężni. Tak, dokładnie te łowcy niewolników. Teraz jesteśmy dużo potężniejsi, więc nie stanowią już żadnego problemu dla nas. Okej. Tak jak wtedy, kiedy patrzyliśmy na te 35 poziomy. Ze strachem i przerażeniem. Zdecydowanie. Czyli zdecydowanie. Dobra. Troszkę rzeźnickiej roboty. Ale doświadczenie jest ładne. Dobra. I to wygląda na jakąś placówkę. Ktoś się to musi stołować. A tam widzieliśmy pewne schody. Więc zejdźmy tam. Przywitajmy się z mieczem i fireballem w ręku. Stać, co tu robisz? Chcę się zobaczyć z Aronaxem, z drogi. Tak, oczywiście, spodziewaliśmy się gości. Aronax jest w środku, wejdź z nim i porozmawiaj. Dziękuję, miłego dnia. Cóż za grubiański strażnik. Co sobie myślisz, kim on jest? Gdzie mnie zatrzymywał? Aronax, draniu, przygotuj się na śmierć! Yes. What is it? Znaczy, Aronax, jak sądzę. Your presumption is correct. And who might I have the pleasure of addressing? Nazywam się Płonio, a niedługo będę Płonio Aronax Slayer. Well, what brings you to my corner of oblivion? Dość już tych uprzejmości, Aronaxie. Jestem tu, by cię powstrzymać. Nie pozwolę ci na ucieczkę z otchłani i powrót do Arkanum. You will not permit me. How droll. You really have absolutely no idea what you are involved with here, do you? Moim przeznaczeniem jest położenie kręgu twojej podłej tyranii. My tyranny? That is rich. Hilarious! I have not had this much entertainment for hundreds of years. Śmiejesz się ze mnie, tak? Nie powstrzyma mnie to przed zabiciem cię. You are welcome to try. This shell is impervious to any damage you might inflict upon it. Okej. To może poczekać. Chcę tylko, żebyś wiedział, że jestem tu, by cię powstrzymać.
You will not permit me. How droll. You really have absolutely no idea what you're involved with here. Szczerze mówiąc, wplątano mnie w intrygę, nad którą nie mam władzy. That is a feeling I have much familiarity with. Sometimes I feel that my fate was decreed from an early age. Jesteś tu spał do swoich czynów, a nie jakiegoś złego zrządzenia losu. Do not misunderstand me. I take full responsibility for my actions. Though, how are one's actions determined, really? How is our view of the world shaped? Mine was shaped by arguably the most powerful individual in the world, my father. He raised me on tales of the righteous superiority of the elves and the destiny that brought us to rule over all the races. Nie sądzę, że Nazrudin miał na myśli zniszczenie przez ciebie całego wielkiego miasta. What did he expect? He shoved a young, immature, and inexperienced fool into a position of immense power and set me loose on the world. Why didn't he stop me? He should have stopped me. Zaraz, nie chcesz chyba powiedzieć, że masz wyrzuty sumienia? Most certainly. I have had 2,000 years of my grievous errors and judgment replaying themselves in my mind. One tends to grow a bit of a conscience in all that time. Gdzie się to podziało twoje nowe sumienie, gdy groziłeś memu życiu? I did no such thing. I've been here for ages. Do you really think I could reach across the void to torment you? Dobra, mam dość twoich klans. Wyłaź ze swojej skorupy i walcz ze mną. You fool! You think this is my protection? This is my prison! I've been trapped inside the shell for nearly 2,000 years. Co? To niemożliwe. To musi być jakiś podstęp. I assure you, it is not a light-hearted jest, though I wish that it were. I have been trapped here since soon after I was banished to this realm. Kto zdołałby tu uwięzić kogoś o twojej mocy? This is Kurgan's doing. When I first came here and realized what he was becoming, I attempted to stop him. Our battle was intense, yet brief. As you can see, I was not the victor. Dlaczego cię nie zabił? He wasn't powerful enough. He held me with his binding magic when I was regenerating. It looked as if I was correct as to the effects of his experimentation, though. His dark magics have transformed him hideously, in body and spirit. Co się stało, gdy go wygnałeś? Nothing, strangely enough. He went quietly to his fate. Jak dla mnie... wygląda na tchórza. I wouldn't attribute his attitude to cowardice. He was resigned to his fate. Somewhat like me, he would not change his course or compromise his beliefs, regardless of the inevitable outcome. His brilliance was such that I don't think any misunderstood what was going through his mind, actually. Mówisz niemal jakbyś go podziwiał. Fascination would be a more appropriate term. I am intrigued by the workings of his brilliant, twisted mind. Have no doubt, though. I would destroy him without a second thought, were the opportunity to present itself. Myślisz, że to on może stać za tym wszystkim? Being that I am trapped in here, my opportunities to get information are, shall we say, a bit limited. On the rare occasion Kurgan has deigned to visit me to play his intellectual games, he has dropped some veiled clues that might make sense in light of what you've told me. If I had to hazard a guess, I would say Kurgan is impersonating me. W jakim celu? It sounds as if these dark elves you mentioned have patterned themselves after the misguided philosophy of my youth. They are proving to be powerful allies in his quest to return to Arcanum, it seems. I doubt they would be willing to help Kurgan the Terrible return to exact his revenge. To słuszny punkt. Więc to Kurgana muszę pokonać? That would appear to be the case. If you were able to facilitate my release from this prison, it would be my pleasure to help you destroy Kurgan. Przecież Kurgan pokonał cię poprzednim razem, gdy walczyliście. I'm not saying it will be easy to defeat Kurgan. In fact, the attempt might be fatal. Yet, I believe it worth the risk. We cannot let him return to Arcanum. It will mean the end of all life there. I have a few... acquaintances on this side that may be interested in helping us as well, should you succeed in releasing me. A jeszcze coś, mam urządzenie z Vendigrod, czy jak to się inaczej nazywało. Wybaczcie, zapomniałem nazwy. Then our task should be at least a fraction easier. All we need to do is hurt him enough so that he attempts to regenerate himself, and then you can use the device on him.
Okej. Dobra, wierzę ci, Aronax. Wypuszczę cię, abyś mógł do mnie dołączyć. I'm afraid I do not know. I do not believe Kurgan could maintain this from a distance, so there must be something near here. Okej. Dobra. Jest tutaj coś, co mogłoby podtrzymywać te więzy. Witam, panów strażników. Good day. Proszę nie uciekać. Uciekanie jest nieskuteczne. Okej, i na razie to wyłączę, bo już mnie zaczyna irytować. To was zapewne też. Okej, Aronax, chyba to zadziałało. Many thanks for releasing me from my horribly lengthy incarceration, sir. I am at your service. Czas najwyższy, byśmy pokazali Kerganowi, jak bardzo błądzi. Let us send Kurgan off to that death he finds so compelling, shall we? lubię gościa. Jego głos jest taki zabawny. Dobra, ale gdzie go znajdziemy? I do not know. There is a portal in the room behind me. Perhaps we can use it to travel to the other parts of the void. Okej, dobra, no to chodźmy. Ale najpierw spojrzymy na jego kartę postaci. Zapewne się można domyślić, ma mnóstwo inteligencji, siły woli. Oj, też jest całkiem przeszkolony w walce. A co do czarów? Zna się na ogniu, mocy. No i tyle? Serio? Nawet nie jest taki potężny. Virgil już miał w pewnym momencie chyba więcej punktów magii niż Aronax. Prawda, jestem zawiedziony. Okej, ale sami awansowaliśmy też na 50 poziom. Więc sami możemy stać się troszkę bardziej potężni. Okej. Wezmę to przyspieszenie. Unieruchomienie. To nie będzie potrzebne. Mam ostatni punkt w grze. Muszę się zastanowić, na co go wydać. By zwiększyć siłę. A może kondycję? Czy to by zwiększyło szybkość leczenia? Nie. Czy inteligencja by coś mi dała? Wiecie co, zaraz to zobaczę. Okej, 90% dostępnej mocy magicznej. To jest fajnie. To jest fajnie. Mógłbym ostatni punkt też wydać na jeszcze więcej mocy magicznej. Co również byłoby fajne. Ale wiecie co, zobaczę, czy ten dodatkowy punkt inteligencji da mi dodatkowy czar. Nie da. No szkoda. Chodziło mi o tutaj te dwa miejsca. One zależą właśnie od inteligencji. I dzięki czemu mógłbym podtrzymywać więcej czarów na raz. Ale nie. Skoro nie, to nie. Mogę się nauczyć jeszcze jednego czaru. Rzut kamieniem. Bech. Mogę się równie dobrze nauczyć ciała z płomienia. Ponieważ mogę. Unieruchomienie chyba raczej nie będzie takie przydatne. Wstrzymanie trucizn, rozmowa ze zmarłymi. Stwardniałe ręce. Odporność na magię. To jest podtrzymywalny czar, a takich mogę tylko dwa rzucić, więc nie będę marnował na to. Niewidzialna siła, odpycha wstecz. Mech. No to wygląda na to, że wezmę ciało z płomienia. Jest najciekawsze, co mogę wziąć. Dobra. To mi dało 92% mocy magicznej. Okej. Okay. Spoko. Powinno chyba to ponieść jakoś troszkę obrażenia. Okej, ale dobra. To był nasz ostatni punkt w grze. Wezmę, przeniosę sobie to na pasek. To jest nasz ostateczny build. Więc mistrzostwo ataków i uników, mistrzostwo perswazji, dużo zręczności, dużo charakteru, siły woli, troszkę siły oraz sporo czarów. Okej, okay. Mniej więcej taki efekt chciałem uzyskać, więc jestem całkiem zadowolony. Jak widzicie, nie mam najmniejszych problemów z czymkolwiek, co się na nas rzuca. Takie potężniejsze bronie magiczne czy
prostu zabijają przeciwników na miejscu. A jak jest więcej, mamy takie narzędzia jak ognista kula czy uderzenie pioruna. Okej, dobra. Możemy też przyjrzeć się innym postaciom. Okej, Magnus maksował kondycję i zręczność. O to... Ojej, siłę. Siły też ma już sporo. No, go go Magnus, całkiem... W koniec gry całkiem niezły wojownik się z niego robi. Chociaż przez... na początku nie był aż taki dobry. Varomon. Okej, też zmaksował wszystko. No i też już... Ucznictwo. Nie wiem, czy miał wcześniej. Okej, coś z czarów? Ściana ognia chyba nie. O, nauczył się ziemi. Chyba wcześniej nie miał ziemi. Ja się nie mylę. Okej, to tyle. Jormund! Wow, kondycję niezłe źle sobie podniósł i ma również, wow, 20 inteligencji. Aż mu tak to bardzo nie jest to potrzebne. Przydałoby mu się zdecydowanie więcej punktów zmęczenia. Co do czarów chyba tak, nadal ma tylko te dwa, więc nie ma zbyt dużej mocy magicznej. Perryman Smithy, okej. Siła woli, inteligencja, coś się uczył, okej. Ma całkiem chyba sporo czarów. I też wymaksował walkę wręcz i uniki, więc Perryman Smithy jest całkiem podobny do mnie postacią. Raven, okej, uniki chyba zwiększa. Coś takiego. Czy raczej zwiększała, bo również uzyskała już 50 poziom. Więc już nic więcej nie zdobędzie. Okej, ale inteligencję też ma sporą. Co może to ostatnio pakowała. No i Aronax już widzieliśmy. Virgil. Ciebie nie patrzyłem. Okej, wymaksował walkę wręcz, bo chyba wcześniej nie miał. Kondycję również ma, świetną. A z czarów ma wszystkie dobre i złe. Okej, więc również jest już całkiem niezłym zawodnikiem. O, rzeczywiście ma 90 punktów mocy magicznej. Nie wiem, jak tylko z dwóch szkół mógł uzyskać aż tyle mocy. Ale ma. Tak, jest potężniejszym magiem niż Aronax. Okej, dobra. Tyle gadania. Ruszajmy dalej. Tutaj mamy jakieś portale. Wiecie co? To wygląda coś jak twierdza Kergana, do której jeszcze nie chcę się wybierać. Możemy jeszcze pozwiedzać sobie trochę otchłań. Co prawda, zabijając teraz sam już nie będę zdobywał punktów doświadczenia. Jednak mam jeszcze kilku towarzyszy, którzy nie jest na maksymalnym poziomie. Tam może powinienem dać Aronaxowi jakąś broń. Tak, mam jeszcze kilku towarzyszy, którzy nie osiągnęły jeszcze maksymalnego poziomu. A kiedy my osiągamy taki wirtualny jakby poziom 51, to oni właśnie awansują na te wyższe poziomy. Więc zdobywając jeszcze sporo punktów doświadczenia, możemy pomóc jeszcze paru naszym towarzyszom. Smithy, ty masz może jakoś... Damy Aronaxowi laskę. Może magiczne szaty. A, nie chcę nosić szat. Znaczy, ceni sobie te, które już nosi na sobie. Musicie przyznać, że jednak Aronax ma całkiem ciekawy głos. Jest dużo ciekawszą postacią niż jego ojciec, zdecydowanie. Okej, dobra. Nie będę na razie włączał siły. Ten dźwięk jest tylko irytujący. Okej. Zobaczcie, co znaleźliśmy. A może Aronax, ty posłużysz się może tą laską? Ta... będzie zadawał duże obrażenia w zmęczeniu.
się może przydać. Okej, okay, znaleźliśmy grogota. A, i te jaszczury dropią mięso. Tak. Grogot jest głodny, od razu to wam powiem. Więc przynosząc mu trochę mięsa, moglibyśmy go pozyskać dla siebie. Ale zresztą chyba zaraz tu powie. Jak rogu! Grogot! Potrzebować jedzenie. Grogot, ten grogot? Ale ten świat mały. Grogot głodny. Oczywiście, masz chwilę? Grogot, zjeść ją mamy, ludziku, dobrze ci wygląda. Niedobrze, posłuchaj, jestem tu, by pokonać Aronaxa. Co? Grogot, mieć Aronaxa w nosie, potrzebuje jedzenia, mały człowiek, dobrze smakować. Musisz się nauczyć kontrolować swój apetyt, potworze. Grogot, jeść, ciebie jeść, zabić. Dobra, to był twój ostatni posiłek. Okej. Ktoś próbował wygasić go życia. A raczej wskrzesił ktoś. Okej, to było tyle, jeżeli chodzi o Grogota. Nie był to zbyt poważny. Poważny gracz. Gdybyśmy go nakarmili, dołączyłby do nas i pomógłby nam walczyć z Kerganem. Ale kto potrzebuje Grogota, jeżeli mamy Jormunda, krasnoludzkiego czarodzieja? No, powiedzcie, no kto? Nikt, a zdecydowanie nie ja. Dobra. W otchłani, tak się można domyślić, jest jeszcze parę innych wygnanych. Odwiedzimy ich wszystkich i powiemy hi. Albo coś ten deseń. Ponieważ tak. Jestem kolekcjonerem, lubię kolekcjonować rzeczy. Więc to sobie porobimy w następnym odcinku. Jak już wszystkich odwiedzimy, pójdziemy do Kergana. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!